Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Muzeum Morawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, w jednej z sal warsztatowych, na których opowiemy troszeczkę o edukacji tutaj w Morawskim Parku Etnograficznym. Edukacja zaczęła się już z chwilą otwarcia Orawskiego Muzeum, czyli od roku 1955, kiedy została tutaj zachowana oryginalna posiadłość rodziny Moniaków. Można było zaglądnąć do dworu, dowiedzieć się, jak mieszkała szlachta na Orawie, czym się zajmowała. Jednak było to troszeczkę za mało. Ówcześni dyrektorzy zaczęli się starać o uzupełnienie takiej zagrody szlacheckiej także chałupami orawskimi, zagrodami chłopów biednych, zamożnych, średnio zamożnych, żeby pokazać, jak mieszkali mieszkańcy Orawy i czym się zajmowali. Oczywiście orawska zagroda to nie tylko dom mieszkalny, nie tylko budynek gospodarczy, ale przede wszystkim to rodzina wielopokoleniowa, w której była babcia, w której był dziadek, w której była mama, tata, były dzieci, były wnuki. No i ten dom mieszkalny, ta rodzina, żyjąc tradycją, zajmowała się też wieloma funkcjami. Przede wszystkim w tej rodzinie była funkcja wychowawcza, funkcja edukacyjna, funkcja, która po prostu jakby promowała zawody rodzinne, zajmowała się też produkcją, konsumpcją żywności. Taka zagroda, w której mieszkała rodzina, pełniła też rolę magazynową, ale też i rodzina pełniła rolę reprezentacyjną. I wśród tych chałup tutaj w Muzeum Orawskim, wśród tych zagród, które są tutaj w terenie, a obiektów jest 60, terenu 12 hektarów, biegną ścieżki, biegną drogi, sznurowe miedze, jak to dawniej było na Orawie. I w tych wszystkich miejscach pojawił się człowiek, który chciał nasycić się tym orawskim jakby ciepłem, orawskimi zwyczajami, obrzędami. Z początku po wszystkich zagrodach, chałupach, dworskiej posiadłości oprowadzał przewodnik, który nakierowywał zwiedzającego na dany obiekt, na historię, opowiadał o wyposażeniu wnętrz, a każdy eksponat ma swoją wartość, każdy eksponat opowiada o życiu tutaj Orawian. Jednak było to za mało. Zauważyliśmy, że przychodzący tutaj turysta pragnie czegoś więcej. Pragnie czegoś dotknąć, pragnie coś przeżyć, pragnie wziąć w czymś udział, ale też pragnie dać świadectwo tej historii Orawy. Zaczęły się pojawiać w Orawskim Muzeum różne konkursy edukacyjne, wystawy, które też mają wartość edukacyjną, imprezy plenerowe, gdzie można zobaczyć całe rzemiosło orawskie, ale też chcieliśmy, żeby turysta, który tutaj przychodzi zwiedzać Orawskie Muzeum, żeby mógł sam jakby wejść do tej orawskiej zagrody, poczuć smak orawskiego moskola, chlebka pieczonego na piecu, dotknąć rośliny, która była bardzo cenna na Orawie, czyli lnu, wziąć udział także w różnych zwyczajach orawskich, przede wszystkim w zwyczajach bożonarodzeniowych, bardzo cenne dla rodziny orawskiej, stąd też tutaj w muzeum oprócz zajęć edukacyjnych od ziarna do chleba, czyli żeby pozyskać taki moskol, każdy uczestnik mógł w budynku gospodarczym, bo zawsze obok domu mieszkalnego był budynek gospodarczy, to tworzyło całą zagrodę, mógł dotknąć zboża, mógł poczuć smak ziarna, mąki, mógł tej mąki dotknąć, mógł też sam sobie zarobić ciasto, upiec na blasze moskolik, posmakować, żeby ten smak orawski tutaj właśnie z tej zagrody w ten szeroki świat zewnętrzny ze sobą zabrać.
No i tak samo, jeżeli chodzi o oleń, który był bardzo cenny, więc tutaj chodząc na wywiady do Orawian, którzy jeszcze pamiętają obróbkę lnu, tutaj w muzeum nazwaliśmy taką ścieżkę, jak to z lnem było, a ta ścieżka bardzo długa, dlatego że ona opowiada o tym, jak kiedyś ważna była ziemia w rodzinie orawskiej, w rodzinie wielopokoleniowej, kiedy trzeba było ją użyźnić, kiedy trzeba było w nią to ziarno wsiać, żeby wydała plon, a tym plonem nie było tylko ziarno zbóż, ale też właśnie leń jak złoto, dlatego że z ziarna lnu tłoczy się olej, dlatego też tu w skansenie wśród zagród można zobaczyć jeden z zakładów wiejskich zwany olejarnią, gdzie każdy zwiedzający czy uczestnik może się dowiedzieć, jak kiedyś wytłaczało się olej, ale może też wejść do zagrody chłopskiej, do chałupy tkacza, gdzie może zobaczyć, jak właśnie pozyskiwało się z lnu nici lniane, z nici lnianych, jak pozyskiwało się płótno, które można było bielić, które można było też farbować, stąd kolejne zajęcia edukacyjne o orawskim farbiarstwie. No, zagroda orawska, ta rodzina, oprócz tego, że pozyskiwała tą żywność, pozyskiwała materiał na odziewek, również chciała, żeby te wnętrza, w których mieszkają, żeby były upiększone, żeby była jakaś dekoracja. Więc zaczęto przyozdabiać kwiatami z bibuły. Kwiaty z bibuły najlepiej różnokolorowe, ale też dopasowane do roku obrzędowego, do świąt. I taka ścieżka, która tutaj powstała w skansenie, nosi nazwę ozdoby z bibuły. No także w tej edukacji muzealnej chcieliśmy pokazać wyposażenie wnętrz, więc z tego wyposażenia wzięliśmy niektóre eksponaty, które drewniane, bo to też świadczy o kolejnym zakładzie wiejskim, o kolejnym zawodzie, o stolarzach orawskich. I przykładem są zajęcia, które odbywają się w zagrodzie chłopskiej, zajęcia, które noszą tytuł skrzynie orawskie na skarby. No oczywiście dekoracją były też różne naczynia, stąd kolejne zajęcia to orawskie talorki weselne. No na co dzień raczej jadało się z jednej miski, natomiast jak była uroczystość domowa, wtedy każdy chciał ugościć, więc wyciągał najpiękniejsze wyposażenie kredensów, talorki, na których właśnie podawało się jadło orawskie. I też przykład takich zajęć, orawskie talorki tutaj w muzeum się odbywają. No oprócz wypiekania, pokazu wypiekania chleba, tych zajęć od ziarna do chleba, jak to z lnem było, bibuły, czy też te skrzynie drewniane, orawskie talorki, doszliśmy do wniosku, że w domu było też najmłodsze pokolenie, czyli dzieci, żeby ukazać ten dawny świat dziecka. Jaki on był? No na pewno różnił się od świata dziecka dzisiejszego, więc dzieci bawiły się w tym, co było wokół zagrody, co było w ogródku, co było przed oborą, stajnią, co było koło potoka, więc różne gałązki, liście, czy też glina, która służyła do lepienia różnych rzeczy, zwierzątek, to co dziecko dostrzegało w swoim gospodarstwie, w którym mieszkało, ale też zajmowano się kolejnym takim zawodem, to było krawiectwo, więc dostawały resztki różnych materiałów i taka zabawka, która towarzyszyła dziecku od urodzenia, to była lalka, mancorka, którą można było uszyć z gałganków, upchać jej ręce, nogi, czy tam tułów właśnie sianem, suszonymi liśćmi, czy słomą, nadać tej lalce kształt tej zabawce ludowej, kształt lalki. No i w miarę, jeżeli było na to stać domowników, tą lalkę przyozdobić
w strój. Także tutaj w Orawskim Muzeum od roku 2001 oprócz tej edukacji podczas zwiedzania, oglądania obiektów czy uczestniczenia w imprezach plenerowych, wydarzeniach kulturalnych, wystawach, konkursach, właśnie mamy kilka rodzajów tych zajęć edukacyjnych, żeby ożywić Zagrodę Orawską, żeby ukazać jej piękno, jej estetykę, a każdy, kto przybywa na takie zajęcia edukacyjne, czy to małe dzieci, czy to osoby dorosłe, seniorzy, czy osoby niepełnosprawne, żeby tej orawskości mogły dotknąć, żeby mogły z sobą zabrać, żeby po prostu wychodząc z tego dawnego świata orawskiego, idąc ścieżką i przez bramę, wychodząc tutaj z muzeum, wziąć ze sobą ten najpiękniejszy skarb, który, czyli pamiątkę z zajęć, skarb, który świadczy o historii i jest świadectwem tej historii orawskiej. Także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy do Orawskiego Muzeum na zajęcia edukacyjne z regionalizmu, które te zajęcia cały czas są jakby odnawiane w zależności od ilości uczestników, albo nowe, żeby zachęcić też kolejne osoby do przybycia, do poznania historii, bo przecież zawodów na Orawie było bardzo dużo. Też tutaj mamy zakłady wiejskie, więc w tych zakładach wiejskich tak samo można zorganizować warsztaty. Takim zakładem jest młynotartak, jest kuźnia, jest folusz, jest tartak, jest farbiarnia. Jest Magiel, można wejść do chałupy, gdzie zgromadzone są hafty orawskie, poznać dawny orawski obraz, którym jest makatka ścienna, która mówi nie tylko o życiu roślinnym, zwierzęcym, ale też o życiu sakralnym, boskim, niebiańskim, który był tak ważny dla mieszkańców Orawy, którzy żyli zgodnie z Bogiem i naturą. A idąc dalej ścieżką po parku, każdy turysta może wejść także do szałasów pasterskich i tu kolejna kłania się lekcja edukacyjna, która mówi o dawnym pasterstwie i dlaczego owca była kiedyś tak ważna i tak jak to mówi powiedzenie, kto ma owce, ten ma co chce, bo to tak było kiedyś, że zajmując się hodowlą bydła czy hodowlą owiec, dom był wyposażony, bo zarówno z wełny można pozyskać nici, z nici materiał, z materiałem można przyozdobić takim filcowym wnętrza domów, czy też uszyć sobie strój, czy dać na pamiątkę, czy w posagu, czy mieć ciepłe odzienie na zimę, mieć mięso, mieć mleko, mieć ser, bunc, tak jak to na Orawie, czy tam dalej na Podhalu, oscypek. I ta owca, ta hodowla też bardzo ważna dla Orawy, dlatego też warto o tym mówić i dlatego też warto tu w skansenie też te szałasy pasterskie pokazywać. No i zachęcać, żeby być na takich warsztatach edukacyjnych, które mówią właśnie o pasterstwie, żeby też można było dotknąć tej wełny owczej, poczuć jak wygląda, jaką ma formę czy strukturę i co też z tej wełny owczej kiedyś się pozyskiwało, czy zobaczyć też takie pasterskie wyposażenie, a wiadomo, że eksponatów w Bacówce było bardzo dużo i o każdym eksponacie można bardzo dużo też opowiadać i to też jest kolejna lekcja, do czego to wyposażenie w takiej Bacówce właśnie służyło. No i też tutaj w skansenie bardzo duży krajobraz, bardzo piękny, przestrzeń różnoraka, więc tu też i roślinności bardzo dużo, więc też te ścieżki przyrodnicze, które będą wokół dworu Moniaków kontynuowane w następnych latach. Także bardzo zapraszamy, dziękujemy. Także ta zagroda bardzo cenna, kilka funkcji pełniła, warto przyjść, zobaczyć, co kiedyś w zagrodzie się robiło, a ludność, wiadomo, rodzina była samowystarczalna. Razem ze mną tutaj pracują panie, które są też pracownikami Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego i przekazują tą kulturę
tradycje poprzez warsztaty wszystkim chętnym przybywającym tutaj do muzeum. Dziękuję bardzo.